dobry, witam was moi kochani bardzo gorąco i serdecznie w tę poniedziałkową noc. Ja wiem, że jest bardzo, bardzo późno, Justyna Widawska. Niemniej jednak zapraszam na zagadkową jedynkę. Tak mi się informacje troszeczkę poplątały. Zapraszam oczywiście bardzo serdecznie Justyna Widawska na zagadkową jedynkę, mimo że jest bardzo późno. Słuchajcie, bardzo krótki program, ale mamy dzisiaj takie coś, co może was zainteresować. Mamy zwierzaki cudaki, Fadżyra i Pompochita. Oczywiście nie ma takich zwierzaków, ale jak poprzestawiacie litery w każdym z tych prostokątów, to powstaną wam nazwy zwierząt. Nie odejmujemy, nie zamieniamy, nie dodajemy liter. Wszystkie są i ja płacę 50 zł za dwa zwierzaki odszyfrowane jak najszybciej. Program jest interaktywny, program jest na żywo. Jak trafić tutaj do mnie do programu? 704-304-000 z telefonu stacjonarnego i komórkowego. Bardzo dzisiaj krótko znów będziemy się widzieli, także mam nadzieję, że te zwierzaki przynajmniej nie sprawią wam problemu i kilka tych zagadek rozwiązać zdążymy. Na razie nagroda rozgrzewkowa zagadka, bo nie są to trudne nazwy. Ja przypominam regulamin i mam nadzieję, że mimo tej pory, ja zawsze patrzę ze zdziwieniem na zegarek, kiedy zaczynamy program. Ktoś trafi tutaj do mnie bardzo szybko. Pamiętajcie, że w naszym programie mogą brać udział tylko i wyłącznie widzowie pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Pamiętaj, że za każde zrealizowane połączenie zapłacisz, również za to, które nie połączy cię ze studiem, ale zapłacisz za połączenie ani za czas jego trwania. Nagrodę zaś zdobywasz udzielając poprawnej odpowiedzi na antenie, a szczegóły na www.sms.tvp.pl. 20 minut po godzinie po czwartej, 20 minut po godzinie czwartej zaczęliśmy program, słuchajcie, po weekendzie, prawda, czyli dwie noce, trzy w zasadzie, kiedy się nie widzieliśmy i nagle znów zaczynamy tydzień zagadkowo-jedynkowy. Co prawda zobaczymy się w tym tygodniu. Jeszcze tylko jutro i w sobotni poranek, także niestety już nie będziemy mieli wielu szans w tym miesiącu na rozdawanie pieniędzy. Całe szczęście w przyszłym miesiącu też się zobaczymy, aczkolwiek moi kochani, no kończy nam się ten wspaniały miesiąc luty i fajnie byłoby jeszcze troszeczkę z tej zagadkowej jedynki wyciągnąć tych pieniążków, prawda? Oczywiście nikogo nie obliguję, program jest dobrowolny, jeżeli chodzi o wzięcie udziału, ale jeżeli jesteś przypadkiem przed telewizorem o tej porze, że na pewno nie masz wielkiej konkurencji, a zagadka nie jest bardzo, bardzo trudna, ponieważ dotyczy odszyfrowania nazw dwóch zwierzaków w każdym tutaj z tych prostokątów po jednym. I gdyby ktoś chciał sobie dodawać pracy, to ja od razu mówię, że nie przekładamy liter między tymi dwoma prostokątami. Nie, absolutnie. W każdym prostokącie jest taka ilość liter i takich, które są potrzebne do ułożenia nazwy zwierzaka. Wiedza na poziomie szkoły podstawowej, moi kochani, naprawdę tutaj nic reżyser nie wymyślił jakiegoś bardzo trudnego, bardzo skomplikowanego. No, nie są to zwierzaki, które gdzieś tam w jakichś głębinach morskich na dnie żyją, których oko ludzkie nigdy nie widziało. Są to takie zwierzaki, które gdzieś tam mamy prawo sobie wyobrazić, bo na pewno każdy z nas je kiedyś widział. Jak nie na żywo w zoo, to na pewno przynajmniej gdzieś w telewizji. Moi drodzy, 50 zł zapraszam, bo naprawdę nie mamy czasu na rozgrzewkę zbyt długą i chciałabym jak najszybciej tę zagadkę rozwiązać. 704-304-000, przypomnę, numer dostępny z telefonu stacjonarnego i komórkowego, ale tylko i wyłącznie w trakcie trwania naszego programu. Ale ponieważ mamy program krótki, to już teraz musimy ograniczyć czas trwania tej pierwszej zagadki. Dwie minutki. No jest na pewno czas na wybranie numeru telefonu. Czy na szukanie, to się okaże. Zegar wystartował, kończymy zagadkę numer jeden dziś. Mam nadzieję, że jeszcze sporo takich zagadek rozegramy, ale musimy się trochę rozgrzać. Słuchajcie, ja naprawdę sama dzisiaj po tym weekendzie ciężko było mi się znów obudzić, ciężko było mi się znów w te tory wbić pracy w programie, bo naprawdę pora jest dość trudna do funkcjonowania, prawda? Jeszcze nie mamy nawet pół do piątej nad ranem. No nawet jeśli ktoś wstaje o tej porze do pracy i jest do tego przyzwyczajony, to tak czy siak nie da się pominąć zmęczenia. Jeszcze mamy zima, prawda? Jeszcze ciemno na zewnątrz, więc nie da się pominąć tego, że o tej porze bardzo ciężko się funkcjonuje i bardzo ciężko te szare komórki do pracy obudzić. Może wiedzy dłużej nie trzeba, ale na pewno trzeba się w tę zagadkę troszkę zaangażować, bo te litery jakoś trzeba poukładać tak, żeby coś konkretnego, sensownego nam powstało. My nawet wiemy, co to ma być. Dwie nazwy zwierząt. Minutka.
Kończymy. Słuchajcie, zagadka numer jeden to jest zagadka rozgrzewkowa. Rozgrzewka powinna być w zagadkowej jedynce dostosowana do czasu trwania programu, ponieważ program jest bardzo króciusieńki znów. Dziś to rozgrzewkę musimy już kończyć. 40 parę sekund jeszcze. Wybieramy numer, szybciutko rozwiązujemy zagadkę na antenie i wygrywamy pieniądze. Jedna osoba ma szansę. Jeżeli właśnie wybierasz numer telefonu 704-304-000, to przygotuj się do odpowiedzi. Jeszcze niecałe 30 sekund. Jeszcze chwilka, jeszcze momencik. Ale nie czekamy do zera. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. No i proszę, dzień dobry. Witam bardzo gorąco. Poproszę te dwa zwierzaki. Żyrafa i hipopotam. Żyrafa i hipopotam. Bardzo dobrze, tak jak powiedziałam, jeśli nie na żywo, to na pewno w telewizji każdy z nas potrafi sobie wyobrazić żyrafę i hipopotama, czyli zwierzaki, cudaki zniknęły. Tutaj odszyfrowane nazwy pojawiły nam się bardzo ładnie na ekranie. 50 zł wędruje do pana, serdeczne gratulacje. A my tą zagadkę już zakończyliśmy i wędrujemy do zagadki numer 2. No ale spokojnie, ten koniec zagadki to na razie już możemy chyba sobie darować. Ja rozumiem, że krótki program, ale zagadka jeszcze się nie rozkręciła na poważnie. Okej, słuchajcie. No tak to jest. Program na żywo. Bardzo mało czasu mamy tutaj na te zmiany i bardzo mało czasu też na rozgrzewkę. Dlatego już od razu zagadka trudna. Już od razu zagadka wymagająca. Słuchajcie, stówkę płacimy, to jest doskonała informacja. Trochę gorsza informacja jest taka, że do odszyfrowania aż 4 nazwy. I te nazwy naprawdę bardzo zagadkowo wyglądają. Kobrus, Dnieźwieź, Treponies i Misio Carino. Misio Carino. No słuchajcie, dość te nazwy są takie zagadkowe. Natomiast mam nadzieję, że to was też nie zastopuje, że to tak brzmi, bo nie chodzi o to, żeby to odczytywać sobie w takiej formie, w jakiej to jest zapisane tutaj. Ja to tak bardziej może dla żartu zrobiłam, żeby zaprezentować, jak reżyser te litery pomieszał. Natomiast w każdym z prostokątów, tak jak w przypadku zagadki numer 1, należy tak poprzekładać litery, aby powstała nazwa zwierzaka. Wszystkie litery muszą zostać użyte. Nie zamieniamy, nie odejmujemy, nie dodajemy liter, także też nie przekładamy ich między prostokątami, nie, to byłoby zbyt duże zamieszanie. Ma powstać nazwa zwierzaka, 4 nazwy odczytane poprawnie, głośno, wyraźnie na antenie oznaczają dla ciebie stówkę od razu wygraną tu i teraz. Jedna, jedyna osoba wygrywa, kto pierwszy, ten lepszy. No a że czas to pieniądz, to mam nadzieję, że już ktoś z was zaczął odszyfrowywać te nazwy i szybko do mnie trafi. Pamiętajcie, program funkcjonuje, program trwa, numer funkcjonuje tylko i wyłącznie w trakcie, kiedy ten program jest na antenie, także nie listem, nie SMS-em, nie po programie. Jeśli masz taką potrzebę, żeby wygrać stówę, bo ta stówa ci się akurat przyda, to tu i teraz trzeba rozwiązać zagadkę, wybrać numer telefonu głośno i wyraźnie na antenie na żywo, podać tę odpowiedź i wtedy stówka wędruje do ciebie. Reżyser jeszcze nas tak usypia, słuchajcie, taką muzyczką wolną, miłą, sympatyczną, ja nie wiem, czy to dobrze. Nie, to nie o to chodzi, ja nie chcę nikogo stresować, tylko problem polega na tym, że w 4:30 nad ranem to nie jest dobry moment na to, żeby myśleć i kombinować. Ja myślę, że przy takiej wolnej muzyczce usypiającej to raczej wszyscy by nam odlecieli jeszcze do łóżka, aniżeli kombinowali. Tak jak powiedziałam, wiedza może nie jest potrzebna, ale na pewno trzeba się w tę zagadkę nieco zaangażować, bo tych liter trochę jest. Zobaczcie, ta druga nazwa, ta ostatnia, Misio Carino, prawda? Co to w ogóle ma być w odniesieniu do zwierzaka? No nie ma tutaj żadnego odniesienia, a poza tym, że z tych samych liter tutaj układamy nazwę zwierzaka. No i co? No mam nadzieję, że się uda. Tak jak wspomniałam, nikogo nie obliguję, ale na pewno warto jest spróbować, bo nie ma tej konkurencji tutaj.
Jeśli tak się sam zastanowisz, to o tej porze przed telewizorem wielu osób nie ma. Jeśli ktoś na piątą do pracy, to też już musi raczej biec, prawda? To też nie będzie miał czasu na to, żeby przysiąść choćby te kilkanaście chwil, żeby tę zagadkę rozwiązać. Co mogę poradzić? Kartka długopis, dobrze? Bo to się tak wydaje, że cztery nazwy zwierzaków, że się zapamięta. A powiem szczerze, a drogi telewizor, że jak trafiasz tutaj do programu na żywo, to często zapominasz, że w ogóle nawet jak masz na imię, bo to się słyszy nagle swój głos w telewizji, prawda? I nagle jest taki bardzo krótki czas na to, żeby podać odpowiedź. I mnóstwo osób wtedy albo odkłada słuchawkę, albo się nie odzywa, bo zapomina, co chciało powiedzieć. Także naprawdę kartka, długopis i gdzieś sobie te nazwy odszyfrowane zapisać. To też szybciutko odczytujemy głośno, wyraźnie do słuchawki własnego telefonu komórkowego bądź stacjonarnego i słówka wędruje do ciebie. 7043040000. Tutaj nie ma się co zastanawiać, jeśli chodzi o numer telefonu, bo i stacjonarny, i komórkowy to jest dokładnie ten sam numer. Ale przypomnę, funkcjonuje tylko w trakcie trwania programu, a ponieważ, tak jak wspomniałam, dziś znów króciutko się widzimy, to chciałabym, żeby ta zagadka jak najszybciej zniknęła, bo wiem, że reżyser ma w zanadrzu jeszcze kilka innych zagadek. No boję się, że trochę trudniejszych. Boję się, że trochę trudniejszych jeszcze. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo im trudniejsza zagadka, tym większe w zagadkowej jedynce pieniądze do wygrania, więc tutaj wszystko ma swój sens. Kobrów, gnieździewieś, preponies i misio karino. Zobaczcie, ten misio karino mnie chyba najbardziej intryguje, bo zastanawiam się, cóż to mogłoby być za zwierzę. A ponieważ no, czasu nie mamy zbyt wiele, to też wolę skupić się tutaj na tym, żeby Państwa informować, co się na naszym ekranie dzieje. Sama jeszcze nie zaczęłam odszyfrowywać, więc nie wiem, jakie to nazwy. Spokojnie, ale konkretnie i z sensem, dobrze? Nic na szybko, jak to się mówi, to nagle to po diable, czyli nie wybierasz numeru telefonu, jeżeli nie masz jeszcze w pełni odpowiedzi przygotowanej, dobrze? Bo naprawdę wybierając numer, możesz trafić od razu tutaj do mnie do studia, od razu. Czasu na myślenie nie ma wtedy na antenie. Także najpierw skup się na tym, żeby te nazwy wszystkie odszyfrować, mieć je albo zapamiętane, albo tak jak poradziłam, zapisane i wtedy dopiero ten numer telefonu wybierać. 7043040000, słuchawka do ucha. No ciężko, słuchajcie, naprawdę ciężko dzisiaj. Powiem szczerze, że nawet ja, mimo że jestem przyzwyczajona do funkcjonowania o tej porze, miałam dzisiaj problem z tym, żeby się obudzić. Mamy 10 chwil, tak jak wspomniałam, program jest bardzo krótki, także już musimy sami sprawdzić, czy ta zagadka nie jest jednak no, zbyt trudna, bo te nazwy są długie, bo tych nazw jest dużo. Też przed telewizorem nie ma wielu osób. Także 10 chwil, w trakcie których sprawdzamy, czy już na ten moment jest osoba, która znalazła rozwiązanie. Dobrze? Jeśli znasz odpowiedź, nie czekasz absolutnie ani chwili dłużej. No jest to już znak, że musimy przyspieszyć. 9 chwil. Wiem, że ta zagadka dopiero co się pojawiła na ekranie, ale niestety. Mamy dokładnie tyle czasu na rozwiązywanie zagadek i rozdawanie pieniędzy, ile jesteśmy na Państwa ekranach. A czas to jest ten najbardziej ograniczający nas czynnik, bo mamy go najmniej. Stówka to jest, myślę, taka nagroda, która ucieszy. Raczej nie sądzę, że ktoś będzie zasmucony, jeżeli mu taka stówka wpadnie do portfela, ale tą stówkę trzeba zarobić. Trzeba zarobić. Nie trzeba wstawać, nigdzie wychodzić, ubierać się, prawda, czesać, malować, bo mimo, że na żywo w telewizji, to występujecie tylko i wyłącznie swoim cudownym, pięknym głosem. 8. Także nikt nie zweryfikuje
jak wyglądacie, w jakiej sytuacji się teraz znajdujecie. Ważne, żeby mieć telefon pod ręką. No i ważne, żeby mieć tutaj głowę przygotowaną do odszyfrowywania. Cztery nazwy zwierząt. Masz dwie, nie dzwoń. Masz trzy, super, ale jeszcze zaczekaj, dopóki nie odszyfrujesz tej ostatniej, czwartej, dobrze? Bo wszystkie cztery nazwy muszą zostać głośno i wyraźnie tutaj podane. A na antenie, przypomnę, nie ma czasu na myślenie. Mamy jeszcze 8 chwil na rozwiązanie tej zagadki. 7. Odliczamy, sprawdzamy, czy ktokolwiek przed telewizorem poradził sobie z tą zagadką. To jest dla nas moment sprawdzania, a dla ciebie moment na to, żeby wykazać się wiedzą na temat rozwiązania zagadki. 6. Działamy, śmiało, jeżeli masz te odpowiedzi, to się nie zastanawiaj, nawet jeżeli oglądasz nas po raz pierwszy, nawet tym bardziej, jeśli oglądasz nas po raz pierwszy, to przełam się, trzeba przełamać te lody. Zagadkowa jedynka jest programem dla każdego, niezależnie od tego, czy ogląda nas pierwszy raz, czy wtóry. Tutaj nie trzeba mieć doświadczenia, nie trzeba też programu od początku oglądać, jeżeli dopiero co przyłączyłeś się do zabawy. A jesteś na tyle osobą szybko myślącą, to jak najbardziej rozwiąż tę zagadkę i szybko dołączaj tutaj do nas. 704-304-000. Co jest ważne, trzeba być dorosłą osobą, tak? Trzeba mieć ukończone 18 lat, ale tutaj już od 18 wzwyż czas, wieku lata nie ma znaczenia, bo nie mają znaczenia, ponieważ ważne, żeby była to osoba dorosła, gramy o pieniądze. Jednak, no i 6 chwil jeszcze dla kogoś z was. Nie skupiajcie się na tym, jak to brzmi odczytane w tej formie, dobrze? Bo forma po prostu tutaj raczej myląca niż pomagająca. Tutaj nie dopatrujcie się żadnych podpowiedzi. Nie sugerujcie się literą, która jest na pierwszym miejscu, bo te litery zostały naprawdę bardzo porządnie wymiksowane, wymieszane tutaj w obrębie tych prostokątów. Mamy jeszcze 5. Ja wiem, że to się wydaje proste, kiedy się o tym mówi, ale zdaję sobie sprawę z tego, że o tej porze ciężko jest się zabrać do tego, żeby trochę pokombinować. Liter dużo. Nazwy wydają się być skomplikowane, ale to są zwierzęta, które znasz. Jedno, co mogę powiedzieć, na pewno nie są to takie nazwy, których nigdy w życiu nie miałeś okazji słyszeć. Tak jak hipopotam i żyrafa, prawda? Może nie każdy widział na żywo, ale na pewno każdy wie, jak hipopotam czy żyrafa wygląda. A taka była pierwsza zagadka. Ta zagadka jest trudniejsza, ale też będą to zwierzaki, które znasz. 4. Tylko zanim poznamy, zanim zobaczymy, jak to wszystko powinno wyglądać w oryginale, ktoś ma szansę za to wygrać 100. Także wolałabym, żeby to jednak ktoś z was to odszyfrował, aniżeli reżyser, bo czas bardzo cenny. 3 chwile. Śmiało, masz odpowiedź. Spróbuj swoich sił. No, pora niestety. Ja zdawałam sobie sprawę dzisiaj z tego, że będzie ciężko, sama po swoim własnym samopoczuciu, że jednak czwarta nad ranem, trzecia nad ranem, prawda? Kiedy już jest tak bliżej piątej, to już każdy z nas zaczynał się powoli budzić. Tym bardziej, że też już ten dzień coraz dłuższy za momencik, będzie już o tej porze jasno. Ale niestety ta godzina okolice czwartej, trochę po czwartej, to jest jeszcze ta pora, w której śpimy, absolutnie śpimy. Nawet jeżeli oczy mamy otwarte, to szare komórki śpią i mamy tego dowód, bo zostały nam jeszcze tylko 2 chwile, a zagadka wciąż na ekranie. To są zwierzęta. Nie próbuj dopatrywać się tutaj innych znaczeń. 4 nazwy zwierzaków odczytane z tych diagramów. I 100 dla ciebie. Kto odważny, kto gotowy, kto ma już tę odpowiedź skompletowaną?
No ja rozumiem, że ciężko, ja rozumiem, że nie każdy, ale tutaj ma szansę trafić i wygrać tylko jedna osoba. I my teraz sprawdzamy, czy w ogóle ktokolwiek przed telewizorem jeszcze ze mną jest. Innej możliwości weryfikacji nie mam. Muszę cię tutaj usłyszeć w studio, żebym wiedziała, że wybierałeś numer telefonu, że chcesz z nami grać. A żeby móc wręczyć ci stówę, muszę usłyszeć od ciebie te cztery nazwy. I jeszcze jeden moment, uwaga. No spokojnie, wybrać numer zdążysz, także żeby się nie pomylić, nie pominąć żadnej cyferki. Spróbujemy razem? Powoli, spokojnie, skup się. Telefon stacjonarny, telefon komórkowy, 704. 304. 000. Robi się już coraz później, niestety, moi drodzy. Ja wiem, że to wymaga czasu ta zagadka, ale no już ktokolwiek powinien sobie poradzić. Jedna osoba, na tyle sprytna, na tyle potrafiąca o tej porze szare komórki do pracy obudzić. Bo ta zagadka wymaga przede wszystkim zaangażowania. Uwaga, mamy zero. Czekam na dźwięk telefonu. No to się ładnie zgrało, słuchajcie, myślałam, że ewentualnie będziemy się najwyżej żegnać z tą zagadką i jakąś prostszą oferować, ale okazuje się, że mamy koniec programu. No tak myślałam, słuchajcie, bo to już sporo minęło, odkąd program się rozpoczął, a program bardzo króciutki dziś, także... No nie żegnam się jeszcze, nie wychodzę ze studia, jeszcze nie macham ręką, słuchajcie, bo wiem, że jeszcze wszystko może się wydarzyć przez te kilka chwil do końca. Znikamy z anteny, znika szansa na wygranie pieniędzy, to jest pewne, to jest na bank, słuchajcie, bo program jest interaktywny tylko i wyłącznie w trakcie trwania, tylko i wyłącznie w trakcie emisji można wygrać pieniądze. No ale te kilka chwil to już tylko dla takiej osoby, która zna odpowiedź. I ponieważ niestety czas nam się kończy i ponieważ zagadka dość trudna, słuchajcie, a my jednak chcielibyśmy dziś zaoferować komuś pieniądze, bo programów w tym tygodniu jeszcze tylko dwa, słuchajcie, i w tym miesiącu. Także dajemy większe pieniądze i może to kogoś zmobilizuje. 200 zł. Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem na pewno. Czasu mamy w tym programie najmniej. Natomiast mamy jeszcze taką możliwość, żeby przed samym końcem dodać pieniędzy, dołożyć. 200 zł do wygrania. Dla ciebie na tu i teraz. Bez dodatkowych losowań, bez dodatkowych pytań. Nie mamy czasu dziś na pytania bonusowe, bo program był bardzo, bardzo krótki. Także dziś 200 zł od razu za odczytanie czterech zwierząt. Wiem, że to brzmi banalnie, kiedy się o tym mówi. Ja też zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj najgorszym czynnikiem jest właśnie ten brak czasu, bo gdyby można było sobie na spokojnie usiąść, to myślę, że każdy miałby szansę tutaj zagrać. Ma szansę tylko ktoś, kto jest raz przed telewizorem, kto odszyfrował te cztery nazwy zwierząt, kto ma telefon. 704-304-000 do wygrania 200 zł, a my musimy kończyć dzisiejszy program. Sami słyszycie, już cicho, już powolutku zawijamy się. No wiem, że krótko się widzieliśmy dzisiaj, zdaję sobie z tego sprawę, ale też ma szansę właśnie ta osoba, która już wie, która teraz chce z nami zagrać, bo nie ma konkurencji. Także dla nas nie jest to dobre, że nie ma wiele osób przed telewizorem, ale dla ciebie jako potencjalnego zwycięzcy to jest doskonała sytuacja, bo
tak naprawdę no, niewiele tutaj szans na to, żeby ktokolwiek jeszcze poza tobą wybierał numer telefonu, prawda? No ile? 2-3 osoby? Szansa na trafienie tutaj jest ogromna. Szczególnie, że na koniec programu ktoś trafić musi, słuchajcie. To jest taki moment, kiedy wystarczy nawet jedna wybierająca numer osoba. Słuchajcie, nagroda jest wyższa, ale niestety to nie zmienia faktu, że czasu nie mamy. Tak jak tutaj widzicie, ten komunikat, koniec programu, to jest takie ostrzeżenie. Uhuhu. Właśnie reżyser mi powiedział, jak niewiele czasu nam zostało. Słuchajcie, bardzo mało. Na wybranie numeru telefonu, na nic więcej. Okej, no właśnie, 1,5 minutki zegar wystartował od razu, tak jak wspomniałam, czasu mamy bardzo, bardzo mało. Wybieramy numer, no na to na pewno jest jeszcze czas. 704-304-000. Czekam na konkretną, zdecydowaną osobę, która ma te cztery nazwy zwierzaków i chce wygrać 200 zł. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Minuta została. Uwaga, uwaga. Konkretnie, pewnie mam nazwy, chcę wygrać 200, chcę zdążyć przed końcem programu, wybieram numer. Sekundy, sekundy, także uwaga, uwaga. Czterdzieści jeszcze. Działamy, działamy, jeszcze jest szansa, jeszcze możesz wygrać. 704-304-000. Jeszcze 30 sekund. Uda się, musi się udać. Dwadzieścia sekund. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i zamieniam się w słuch. No, 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 jeszcze jesteśmy. Dopóki nas widać na ekranie, jeszcze jest szansa, ale trzeba się naprawdę bardzo pospieszyć. I bardzo proszę o szybką odpowiedź, dobrze? Bach, 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 bach. Muszą te cztery nazwy być wymienione bardzo szybko, sprawnie. Jeszcze jestem. Dopóki jesteśmy na ekranie, jeszcze nie zniknęliśmy. Jeszcze czekam. Ja tutaj do samego końca, do ostatniej sekundki będę czekała. No, reżyser też się stresuje. Słuchajcie, musimy kończyć, musimy znikać, a tu nie ma ostatniego zwycięzcy. A jednak, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę te cztery nazwy. Borsuk, niedźwiedź. Halo? Tak, tak, tak. Borsuk, niedźwiedź, nietoperz, ośmiornica.
Ośmiornica to było to! Ostatnie 200 zł dla pana, brawo, gratuluję serdecznie. Kochani moi, widzimy się jutro w nocy, gorące buziaczki. Pa, pa.